Oglądają Państwo główne wiadomości Telewizji Republika. Ryszard Gromadzki, zapraszam. Ja też nie ukrywam, ja tu nie będę udawał bezstronnego czy neutralnego. Jako premier rządu PO-PSL przez wiele lat no, jest takim, można powiedzieć, ojcem chrzestnym tych wszystkich afer. Tusk w tej chwili testuje wytrzymałość zarówno obecnie rządzących, jak i opozycji. Ostatnie zadanie, jakie dostał od swoich zachodnich mocodawców Donald Tusk, to jest sianie rozruby w Polsce. Tusk znaczy rozruba, czyli ostatnia misja Donalda Tuska. Nie byłoby tych aktów wrogości, gdyby nie klimat bezkarności stworzony przez brak działań prokuratury. Kłamaliście rano, kłamiecie w południe i będziecie kłamać wieczorem. Obywatele chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości. A my to robimy. Będziemy w tym konsekwentni. Ziobro zostaje. Sejm odrzucił wniosek o wotum nieufności dla ministra sprawiedliwości. Wierni patrzą na nas. Nie oczekują prostego potępienia, ale konkretnych i skutecznych działań. Nie da się tego uzdrowić od razu. To są rany Chrystusa w skrzywdzonych ludziach, którzy muszą być w tej chwili silni. Trzeba ukarać winnych molestowania i tych, którzy to ukryli. Sprawiedliwość i miłosierdzie. W Watykanie trwa spotkanie przedstawicieli episkopatów z całego świata na temat pedofilii wśród duchownych. Donald Tusk w wywiadzie dla stacji TVN24 zasugerował, że jest gotowy na powrót do polskiej polityki. Na razie nie jest jasne, w jakiej roli. Wszystko wskazuje na to, że przewodniczący Rady Europejskiej stara się stopniować napięcie, a swój ewentualny comeback definitywnie potwierdzi po wyborach do Parlamentu Europejskiego. Donald Tusk, rycerz na białym koniu, na którego z utęsknieniem czeka opozycja, czy błędny rycerz, na którego nie czeka już nikt? O tym Marta Szamowska. Nie będę udawał, że to nie moja wojna, nie moje wybory, mówił szef Rady Europejskiej w rozmowie z Katarzyną Kolendą-Zalewską. Ja też nie ukrywam, ja tu nie będę udawał bezstronnego czy neutralnego, bo tu chodzi naprawdę o interes Polski, to w perspektywie nie tylko mojego pokolenia, ale także moich dzieci, moich wnuków, a więc dotyczy nas wszystkich. Tusk zaznaczył, że minimum to ład konstytucyjny, państwo prawa, uczciwość i przejrzystość tych, którzy rządzą, silna pozycja Polski w Europie, a nie poza czy obok Europy. Politycy partii rządzącej zarzucają byłemu premierowi hipokryzję. Warto przypomnieć, że to jednak premier Donald Tusk jako premier rządu PO-PSL przez wiele lat no, jest takim, można powiedzieć, ojcem chrzestnym tych wszystkich afer. Tusk, który stara kreować się na moralny autorytet opozycji, zaapelował do tworzących ją ugrupowań o jedność. Donald Tusk przede wszystkim kibicuje opozycji demokratycznej i liczy na to, że wygra demokratyczna opozycja. W figurę Donalda Tuska jako rycerza na białym koniu nie wierzy Władysław Kosiniak-Kamysz. Nie wierzę w rycerza na białym koniu i nie będziemy tutaj wyczekiwać z utęsknieniem na nikogo, bo trzeba zakasać rękawy, wziąć się do roboty i samemu wygrywać wybory. Były premier nie zaprzeczył, że wystartuje w wyborach prezydenckich. Stwierdził jednak, że nowa partia nie jest dzisiaj potrzebna. Tusk nie byłby sobą, gdyby nie uderzył w Jarosława Kaczyńskiego. Znamy się długo i ja może nie jestem zaskoczony, to byłoby nieprecyzyjne, gdybym powiedział, że jestem zaskoczony, ale że jest aż tak owładnięty obsesją pieniędzy, to nie sądziłem, że to się, że dojdzie do tego etapu. Jaką obsesję na punkcie pieniędzy? Nie chcę tutaj też z kolei szefa PiS-u w jakiś sposób urazić, ale wie pan, no nie chodzi w garniturach Diora, wie pan, nie zmienia codziennie, trzy razy dziennie butów, nie jeździ na wycieczki zagraniczne. No i komu zostawi, proszę pana, kotu zostawi te pieniądze, gdy miał obsesję? Niech pan się zastanowi. Zdaniem komentatorów Tusk szykuje grunt pod powrót do krajowej polityki. Jednak jego kolejnych kroków bardziej od Jarosława Kaczyńskiego obawiać się może Grzegorz Schetyna. Donald Tusk w tej chwili testuje wytrzymałość zarówno obecnie rządzących, jak i opozycji, czyli Platformy Obywatelskiej. Tusk, który jest niezwykle przebiegłym politycznym graczem, dysponuje w tej chwili w pewnym sensie takim przełącznikiem do polskich emocji. Ostatnie zadanie, jakie dostał od swoich zachodnich mocodawców Donald Tusk, to jest sianie rozruby w Polsce, przy czym mogą mu się poplątać nogi, bo on chce jakby zjeść dwie żaby. Po pierwsze chce obalić rząd Prawa i Sprawiedliwości, po drugie zniszczyć Grzegorza Schetynę, który mu wyraźnie nie odpowiada na
funkcji szefa i nie wiem, czy jest w stanie te dwie żaby skonsumować. Kadencja Tuska jako szefa Rady Europejskiej kończy się w grudniu 2019 roku. Wiele wskazuje na to, że wiążące decyzje dotyczące swojej politycznej przyszłości ojciec Platformy Obywatelskiej podejmie po majowych wyborach do Parlamentu Europejskiego. Marta Szramowska, Telewizja Republika. Z wywiadem Tuska zbiegła się publikacja sondażu poparcia dla partii politycznych przygotowanego przez pracownię Ibris dla Radia Z. Wynika z niego, że Zjednoczona Opozycja wygrywa z Prawem i Sprawiedliwością. Kłopot w tym, że inny dzisiejszy sondaż autorstwa Kantar Public wskazuje na zgoła odmienny trend. Według niego PiS ma ogromną przewagę nad Platformą Obywatelską i resztą stawki, która miałaby wchodzić w skład opozycyjnej koalicji. Michał Cześniewski. W sondażu Ibris dla Radia Z wygrywa Koalicja Europejska. Osiąga wynik o prawie 4 punkty procentowe wyższy od Prawa i Sprawiedliwości. Na koalicję utworzoną wokół Platformy Obywatelskiej według tego badania gotowych głosować jest 38,5% wyborców. Mam nadzieję, że to się przełoży oczywiście na wynik wyborów. 4% to sporo, ale mam nadzieję, że w dniu wyborów będzie jeszcze więcej. To jest dobry prognostyk. To pokazuje też, że Polacy chcą integracji tej części sceny politycznej. Do Europarlamentu dostałoby się także ugrupowanie Roberta Biedronia i Kukiz 15. Niezależnie czy są dla nas niekorzystne, czy korzystne, się nie podpieramy, dlatego że wiemy, jak te sondaże się robi, w zależności kto zapłaci, na jakiej grupie. Sondaż opierał się na założeniu, że w koalicji europejskiej są oprócz PO, SLD, Inicjatywy Polskiej i Zielonych także Nowoczesna i PSL. Tymczasem partia Katarzyny Lubnauer decyzję ogłosi w piątek, a PSL w sobotę. Dzisiaj ciężko mnie przesądzać, jak ta decyzja będzie wyglądała. Jest możliwość właśnie dołączenia do tej szerokiej tzw. koalicji europejskiej. Jest możliwość startu samodzielnie. 50-50. Chwilę cierpliwości, w sobotę wszystko będzie jasne. Myślę, że przede wszystkim twórcom i zleceniodawcom tego sondażu chodzi o takie przyciągnięcie na siłę PSL-u, który ma bardzo dużo opory, żeby do tej koalicji przystąpić. Dzisiaj opublikowany został także inny sondaż. W badaniu Kantar Public Prawo i Sprawiedliwość zdecydowanie zwycięża. Osiąga poparcie 37%, deklasując opozycję. Podchodzimy do każdego konkurenta bardzo poważnie. Jak widać po naszych listach, poważnie się przygotowujemy do tej kampanii. Traktujemy ją niezwykle poważnie. Z list Prawa i Sprawiedliwości do Europarlamentu wystartują czołowi politycy, między innymi Adam Bielan, Beata Mazurek, Beata Szydło i Joachim Brudziński. Bardzo duża część polityki przenosi się do Brukseli, dlatego że opozycja tam jeździ na skargę i znajduje posłuch, a z drugiej strony ktoś musi tych rządów i tych reform bronić. Dlatego mocna ekipa w Parlamencie Europejskim to jest myślę, dobry kierunek dla PiS-u. Według profesora Kazimierza Kika wyniki wyborów do Parlamentu Europejskiego określą pozycję obu głównych obozów politycznych przed batalią związaną z jesiennymi wyborami do Sejmu i Senatu. W tych wyborach nie będzie chodziło o Unię Europejską ani o sprawy Unii Europejskiej. W tych wyborach będzie chodziło o przejęcie inicjatywy politycznej przed wyborami do polskiego Sejmu. Wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce odbędą się 26 maja. Michał Trześniewski, Telewizja Republika. Po trwającej kilka godzin dyskusji wczoraj wieczorem Sejm odrzucił wniosek opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry. Za odwołaniem ministra głosowało 177 posłów, przeciw było 233, od głosu wstrzymało się 23 posłów. Ziobry bronił premier Mateusz Morawiecki. Z Sejmu Aleksandra Zarzycka. Sejm odrzucił wniosek opozycji o odwołanie ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro, a głosowanie poprzedziła burzliwa debata. Wiele oskarżeń pod adresem ministra kierowali posłowie opozycji. Padały słowa o demolce wymiaru sprawiedliwości, o jego upolitycznieniu, czy o tym, że w przyszłości Zbigniew Ziobro za swoje działanie odpowie przed Trybunałem Stanu. Sam zainteresowany kwitował zarzuty opozycji tak, że to sterta półprawd i kłamstewek, a w obronie ministra stanął premier Mateusz Morawiecki, który podziękował mu za dotychczas przeprowadzone reformy i zaapelował do posłów o oddanie głosów poparcia na rzecz ministra Zbigniewa Ziobro. Nie byłoby obecnej atmosfery, nie byłoby tych aktów wrogości, gdyby nie klimat bezkarności stworzony przez brak działań prokuratury. A to pan Zbigniew Ziobro ma obecnie pełną władzę nad prokuraturą. To on może wydać wiążące polecenie każdemu prokuratorowi. I to pan Zbigniew Ziobro ponosi obecnie pełną odpowiedzialność za każdy błąd i każde zaniechanie prokuratury. Kłamaliście rano, kłamiecie w południe i będziecie kłamać wieczorem.
Pan minister Zbigniew Ziobro jest jedynym ministrem w historii, za którego czasów wydłużyły się zarówno postępowania sądowe, jak i prokuratorskie. Niewydolny Trybunał Konstytucyjny, paraliż sądów, niewiarygodna Krajowa Rada Sądownictwa, dyspozycyjna prokuratura. To wynik 3,5 roku pana działań. Prokuratura pod pana rządami nie widzi nic złego w propagowaniu symboli rasistowskich, w nawoływaniu do nienawiści, w fizycznych aktach agresji wobec manifestujących. Nie widzi nic złego w wieszaniu szubienicy wizerunków europosłów. Nie widzi nic złego w publikowaniu przez Młodzież Wszechpolską politycznych aktów zgonów samorządowców. Nie widzi nic złego w paleniu kukły, na przykład z moją podobizną. We wszystkich tych sprawach to jest wasze zachowanie. Liczba wyroków wskazujących na bezwzględne pozbawienie wolności w stosunku do waszych rządów 138% wzrost. Raport do tego raport Komisji Europejskiej, który powinien być przecież wam tak bliski, pokazuje, że właśnie między innymi dzięki takim działaniom spada luka VAT-owska i rośnie ściągalność podatków liczona już w miliardach każdego roku. Polska była krajem, gdzie strach przestępców przed wymiarem sprawiedliwości był mniejszy niż strach zwykłych ludzi przed przestępcami. Za naszych rządów ta sytuacja uległa odwróceniu. Polacy już się przestają bać. Bezpieczeństwo, to dzisiaj było tutaj przytaczane, poczucie bezpieczeństwa rośnie. Zmieniać wymiar sprawiedliwości na lepsze dla wielu milionów obywateli to jest nic złego. To jest nasz obowiązek. Jest to naprawdę najgłębsza systemowa reforma wymiaru sprawiedliwości od 30 lat. Bardzo potrzebna. Obywatele chcą głębokiej reformy wymiaru sprawiedliwości i my ją robimy. Bardzo dziękuję za te wysiłki, panie ministrze. Z całą pewnością wymiar sprawiedliwości powinien łączyć, a nie dzielić. Powinien być ponad podziałami politycznymi. Zwłaszcza tu, na tej Izbie, gdzie zasiadają wszyscy, którzy odpowiadają za tworzenie w Polsce prawa. Ale tak niestety się nie dzieje. Nie dzieje się tak dlatego, że przez 8 lat waszych rządów nie zrobiliście nic, aby spowodować, by sądy i prokuratury służyły wszystkim Polakom, a nie tylko tym, którzy mają grube portfele i stać ich na najlepszych adwokatów. A my to robimy. Będziemy w tym konsekwentni i zreformujemy wymiar sprawiedliwości. Za odwołaniem Zbigniewa Ziobro byli posłowie z opozycji, bronili go ci z Prawa i Sprawiedliwości, a posłowie Kukiz 15 postanowili wstrzymać się od głosu, a dziś Platforma Obywatelska złożyła kolejny wniosek o wotum nieufności, tym razem dla ministra rolnictwa Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Jak tłumaczyli politycy tej partii, minister wykazał się niekompetencją, jeżeli chodzi o kwestie polskiej wołowiny i nielegalnego uboju bydła. Według prokuratury adwokaci austriackiego biznesmena Geralda Birkfellnera, Roman Giertych i Jacek Dibuła dążyli do spowolnienia postępowania, w którym Austriak oskarża lidera Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego o oszustwo. Sprawę komentuje prokurator Łukasz Łapczyński, rzecznik prokuratury okręgowej w Warszawie. Zachowania pełnomocników wskazują, że nie zależy im na szybkim wykonaniu czynności procesowych z zawiadamiającym. Natomiast jeśli chodzi o inne zastrzeżenia pod adresem prokuratury, do tej pory do prokuratury nie wpłynęło żadne zażalenie czy to zawiadamiającego, czy też jego pełnomocników na czynności podejmowane przez prokuratora. Należy tutaj podkreślić, że zgodnie z artykułem 302 paragraf 2 kodeksu postępowania karnego, stronie jak też innym osobom służy zażalenie na czynności podejmowane przez prokuratora. Do tej pory takie zażalenie nie wpłynęło. Na obecnym etapie postępowanie w tej sprawie jest na etapie czynności sprawdzających. Mamy nadzieję, że w najbliższym czasie zostaną wykonane pozostałe czynności. Zawiadamiający zostanie on przesłuchany w charakterze świadka. Dopiero po zakończeniu tego etapu postępowania prokurator będzie podejmował decyzję co do dalszego toku postępowania. Z wizytą w Warszawie przybywa Dalia Grybauskaite, prezydent Litwy. Wizyta przypada w szczególnym momencie historycznym. W tym roku obchodzimy 550. rocznicę Unii Lubelskiej, która powołała do życia Rzeczpospolitą obojga naszych narodów. Urszula Rogala. Dalia Grybauskaite kończy w tym roku drugą kadencję prezydencką. W tej sytuacji jej obecną wizytę w Warszawie traktować można jako pożegnalną w roli głowy litewskiego państwa. To wieńczy nasze wysiłki skierowane na umocnianie bezpieczeństwa regionalnego. To wieńczy nasze wysiłki na rzecz rozwijania współpracy wojskowej, a także realizację projektów gospodarczych i współpracy gospodarczej.
Rozwijane są bardzo ważne bilateralne i europejskie projekty infrastrukturalne. Cieszę się ogromnie z tego, że ta współpraca, zwłaszcza w ostatnim okresie i w tej chwili, układa się tak pomyślnie i że ona w tak wyraźny sposób się pogłębia. Dwustronne spotkanie prezydentów było skoncentrowane na kwestiach partnerstwa strategicznego i współpracy w dziedzinie obronności. W tych sprawach podpisano kilka porozumień. Polscy piloci strzegą w tej chwili w ramach kolejnej edycji Baltic Air Policing litewskiego nieba, że są obecni i że w ten sposób także pokazują te wspólne sojusznicze gwarancje bezpieczeństwa, jakie są i jakie także nawzajem staramy się sobie zapewniać. Choć stosunki Polski z Litwą mają bliski i przyjazny charakter, nie znaczy to, że nie ma w nich problemów. Najważniejszy dotyczy praw polskiej mniejszości na Litwie. Wyraziłem nadzieję, że pisownia nazwisk w wersji oryginalnej polskiej i polskich nazw ulic będzie możliwa, że to zostanie ustawowo na Litwie dopuszczone. Uważamy swoich ludzi i wszystkich, czy to byliśmy Polaki, czy Litewcy, czy drugie narody, i traktujemy je jak równych. Zdanie polityków na temat relacji polsko-litewskich jest podzielone. Polityka to są interesy. Jeśli chcemy, powiedzmy, no tak jak zawsze w życiu, jeśli chcemy coś osiągnąć, musimy sobie wzajemnie ustąpić w pewnych rzeczach, ale nie wiem, czy to też nie jest jakaś gra strony litewskiej. Ja bym tu bardzo był ostrożny, bo już nieraz żeśmy się nacięli na nie do końca realizowane uzgodnienia wcześniej. Rząd w Polsce, trochę tak jak w stosunkach z Ukrainą, nie rozumie wrażliwości Litwinów na wiele bardzo ważnych tematów i traktuje Litwinów bardzo mocno z góry. I to nie jest dobre, jeśli chcemy budować wspólnoty, jeżeli chcemy być naprawdę liderem Europy Środkowej. Mamy pewien protokół rozbieżności. Mam nadzieję, że będzie on stopniowo wypełniany właściwą treścią. Już początek zrobiono, bo podpisano wspólną deklarację. Nam zależy, mówiąc o tych rzeczach, których nam zawsze zależało, na które strona litewska nie zawsze się zgadza, to chociażby kwestia zauważenia mniejszości polskiej na Litwie i praw, które im przysługują. W drugim dniu wizyty w Polsce prezydent Litwy rankiem spotka się z premierem Mateuszem Morawieckim, a później uda się do Lublina, gdzie wspólnie z prezydentem Dudą i prezydentem Ukrainy Petro Poroszenką odwiedzi litewsko-polsko-ukraińską brygadę imienia hetmana Konstantego Ostrogskiego. Urszula Rogala, Telewizja Republika. W Watykanie rozpoczęło się zwołane przez papieża Franciszka spotkanie hierarchów Kościoła katolickiego i kościołów wschodnich z całego świata poświęcone problemowi pedofilii wśród duchownych. Ojciec Święty Franciszek przekazał uczestnikom spotkania 21 postulatów, które zostały sformułowane na podstawie wniosków nadesłanych przez poszczególne episkopaty. Mają one pełnić funkcję wytycznych dla refleksji i stanowić jej punkt wyjścia, powiedział papież. Magda Skowrońska. Lud Boży patrzy na nas i oczekuje od nas nie tylko potępień, lecz konkretnych i skutecznych środków zaradczych, powiedział papież Franciszek, otwierając spotkanie przedstawicieli episkopatów w Watykanie, poświęcone problemowi pedofilii w Kościele. W obliczu wielu przypadków molestowania nieletnich przez duchownych chcę porozmawiać z wami, kardynałowie, arcybiskupi i biskupi, by wspólnie wsłuchać się w głos Ducha Świętego. Dzięki jego wskazówkom słyszymy tych, którzy wołają o sprawiedliwość. Ten ciężar spoczywa teraz na nas i zmusza nas do przedyskutowania w szczery sposób, jak zmierzyć się ze złem, które nęka Kościół i ludzkość. Wierni patrzą na nas. Nie oczekują prostego potępienia, ale konkretnych i skutecznych działań. Polskę reprezentuje wiceprzewodniczący episkopatu arcybiskup Marek Jędraszewski. Na początek hierarchowie wysłuchali świadectw ofiar czynów pedofilskich ze strony duchownych. Rany tego kryzysu niosły za sobą cierpienie niewinnych, ale także pamięć o naszej grzeszności i słabości. Nie da się tego uzdrowić od razu. To są rany Chrystusa w skrzywdzonych ludziach, którzy muszą być w tej chwili silni. Przybyłem tu, by poznać i zrozumieć sytuację, by przekazać świadectwo do mojego kraju. Ten problem powinien być bardzo poważnie traktowany.
Papież Franciszek zaapelował do kardynałów i biskupów zebranych na spotkaniu, aby wszyscy razem słuchali Ducha Świętego. W pokorze poddali się jego prowadzeniu, wsłuchując się w głos najmniejszych, którzy domagają się sprawiedliwości. Jest bardzo ważne, by stawić czoło smutnej rzeczywistości. Nie wszyscy księża są tacy. Musimy wymieniać nazwiska i wymierzać sprawiedliwość. Potrzebna jest sprawiedliwość dla ofiar, ale także miłosierdzia. Przedstawiciele niektórych grup skupiających ofiary pedofilii wyrazili sceptycyzm wobec szczytu w Watykanie. Mam nadzieję, że papież i biskupi podejmą działania, bo same modlitwy i rozmowa nie wystarczą. Trzeba ukarać winnych molestowania i tych, którzy to ukryli. Na marginesie spotkania w Watykanie dotyczącego pedofilii w kościele dzisiejszej nocy w Gdańsku doszło do obalenia pomnika oskarżonego o molestowanie nieletnich, nieżyjącego od 2010 roku księdza Henryka Jankowskiego, kapelana Solidarności. Na Twitterze incydent zrelacjonował dziennikarz Tomasz Sekielski, który przygotowuje film o pedofilii wśród duchownych. Prokuratura zatrzymała 3 mężczyzn, którzy przewrócili pomnik i rejestrowali zdarzenie. Władze Gdańska, które już wcześniej apelowały o szybkie zdemontowanie posągu, potępiły ten akt wandalizmu. Pomnik po upadku nie nadaje się do ponownego postawienia. Rzeczniczka Urzędu Miejskiego w Gdańsku Magdalena Skorupka-Kaczmarek oświadczyła dziś, że na razie pomnik nie wróci na swoje miejsce. Magda Skowrońska, Telewizja Republika. W Katalonii od północy trwa strajk generalny. Kilkadziesiąt dróg w regionie zostało zablokowanych przez demonstrantów, a w Barcelonie i innych miastach doszło do gwałtownych zamieszek. Uczestnicy tych manifestacji protestują przeciw sądzeniu przez sąd w Madrycie 12 katalońskich polityków, którzy zostali oskarżeni o próbę oderwania tego regionu od Hiszpanii. Separatyści z Katalonii zablokowali dziś kilkadziesiąt dróg w północno-zachodnim regionie Hiszpanii. Według policji blokady nie doprowadziły do dużych korków na regionalnych drogach. Rano natężenie ruchu spadło jedynie o 11% w stosunku do przeciętnego dnia tygodnia. Największe utrudnienia panują w okolicach Tarragony i Gerony. Strajk odbywa się pod hasłem "Bez praw nie ma wolności". Głównym powodem protestu jest trwający od 12 lutego przed hiszpańskim Sądem Najwyższym proces 12 katalońskich separatystów. W lutym w całej Katalonii odbyło się kilka manifestacji poparcia dla sądzonych w Madrycie polityków separatystycznych. Winien jestem Państwu sprostowanie. Dziś w tym roku przypada 450. oczywiście rocznica Unii Lubelskiej, a nie jak omyłkowo podałem 550. Za chwilę sport, stąd obecność studio Weroniki Jaskółki. A w tym wydaniu naszych wiadomości to już wszystko. Do zobaczenia, dobrego wieczoru.